Siemano, witajcie! Dziś nie będzie łatwy odcinek. Nagrywamy go razem z Palionem. Siemano, moje myszki! No, pozytywne przywitanko, jednak niestety nie pozytywny odcinek, ponieważ wszystkie nasze próby uratowania Kati zdały się na nic. Mieliśmy próby leczenia ją podkami, na przykład na leczenie, na regenerację i tak dalej, ale pisaliście mi na dole w komentarzach, że możliwe, że będzie dało się ją wyleczyć broniami hakera. No i wiadomo, nie mamy takich rzeczy jak bronie hakera. Słuchaj, zrobiliśmy tutaj tę izolatkę. Pa, co my tutaj mamy? Izolatkę mamy tutaj przygotowaną, w której będą wszystkie złe rzeczy. Na przykład spójrz, taki zombiak. Zombiak, no. Przyprowadzony tutaj siłą. Nie wiem, ile on ma w sumie HP, ale Kati ma szansę z nim wygrać, bo trochę dostał ciosów, żeby tutaj przejść. Mamy rzucac, rzucac. Zrzucacz. Zrzucacz, normalnie. Ciężkie słowo, ja tak, nie mogę. Tak, tak. Mamy tutaj jeszcze na przykład natychmiastowe obrażenia, które zostaną wyrzucone w osobę Katianową. Nie odpalaj, nie odpalaj. Uwaga. I pół. Kurde, ale z jaką petardą, no. Czemu tak. I tutaj Katiano będzie, wiesz, stała i będzie wszystko na niej testowane. Widzowie, przepraszam, ale musimy się podjąć takich trudniejszych troszeczkę wymogów, bo możliwe, że faktycznie Kati będzie się dało wyleczyć właśnie bronią hakera, czyli takimi niefajnymi rzeczami. Nie jakimiś podkami na leczenie, tylko tak, eksperymentami, na przykład słabość, spowolnienie 4, zatrucie. Może przez to, że ją zatrujemy i ona tutaj umrze, to wtedy się zrespi odmieniona, co nie? Tutaj będzie jej taka... Lawo woda tu jest. Tak, jeszcze. Tutaj będzie, no niestety, izolatka. Musiała wejść do ciepłej kąpieli. Tutaj jest tak, taka izolatka dla niej, tak będzie mogła odłożyć rzeczy. No tak, no nie będzie to przyjemny odcinek, bo my widzowie nie chcemy tego jej robić, ale no, musimy, bo to może być jakaś droga do naprawienia jej, co nie? A jak myślisz, kto to jest? Kto to jest? To jest mieszkanie z Wojanowic. Tak, żeby sobie połączyła fakty, że mimo, że jest w tej izolatce, że ktoś z nią tutaj jest, że ktoś jej towarzyszy, co nie? Taki, żeby miała sobie z kim pogadać nie po prostu. Nie, on zielono oczy. O nie, on ma zielone oczy. O nie! Zielone oczy, dobra, to ja nie wiem, czy to będzie dobrze na nią działało, co, zabijamy go? Nie mogę. Nie wiem, nie, czy to... Nie, no zostawmy, bo nie mamy innego wyboru, zobaczymy, co powie. Tak, zobaczymy, więc widzowie, może się to Kati nie spodobać, dlatego będziemy musieli ją tam zamknąć, ale nie mamy innego wyjścia. O nie, uważaj, tu jest creeper, uważaj. O nie! Jo, nie, nie w ostatnim sekundzie, nie ostatnim wyjść. Sekundzie. Okej, okay, chodźmy w takim razie, no niestety, do Kati. Kati jest u siebie w domku, ma cały czas te zielone włosy, zielone oczy, nie, czerwone oczy, no jest opętana po prostu i dziwnie się zachowuje. Poprzednie nasze leczenie jej nie pomogło, ale teraz mam nadzieję, że nam się uda ją wyleczyć. Nie, ja próbowałem z nią gadać, ale no nie da się, nie da się jej nic powiedzieć. Jest ciężko, co nie? Bardzo ciężko. A, no i słuchajcie widzowie, tutaj taka dobra informacja, ponieważ w realnym życiu dobra informacja. Są nowe zdjęcia z autografem. Spójrzcie, jeżeli kolekcjonujecie zdjęcia, to takie teraz jest nowe zdjęcie z autografem. Więc takie zdjęcie dostajecie do każdego zamówienia za darmo, jak robicie zamówienia na wojanshop.pl. Każde zamówienie dostaje takie zdjęcie z autografem. Nowe zdjęcie, więc bardzo ja chcę, fajna sprawa. Chcę Wojana. Jo, Paliu, chcę niebieski? Wojana. Jest tak, taki ja niebieski. Chcę, on wygląda jak tak. Postać z gry. Fajne to jest, no bardzo mi się podoba to zdjęcie. Taki modelasek. I słuchajcie, tutaj też kubeczek jest nowy, jak już pewnie wiecie, ze starymi Wojanowicami, więc to idealnie się nadaje właśnie, jak chcecie nowe zdjęcie, macie nowy produkt, nowe zdjęcie, pum, razem kupujecie na przykład kubek, dostajecie za darmo zdjęcie z autografem, więc super! A my chodźmy teraz uratować Kati, let's go! Trzeba jej pomóc po prostu, co nie? Tak, i mam nadzieję, że haker nam nie przeszkodzi, bo jak on się dowie to, co robimy, to nie będzie to dobra reakcja, widzowie, nie będzie to dobra reakcja. Halo, Kati? Kati? Jesteś? Halo. Halo. Słyszysz nas? Nasze głosy w ogóle? Słyszysz jeszcze w ogóle jakokolwiek? Słyszę, ale ja coś czuję, że wy nie chcecie dla mnie dobrze. Kati, no właśnie, my przyszliśmy... Ostatnio byliście bardzo niemili do mnie, jak widzieliście, jak wyglądam i bardzo mi brzydko mówiliście. Słuchaj, to Kati... To nie jest moja wina, to tylko jest... Kolor, mi się inny kolor podoba, no, Palionowi też się podoba. Jasne, że tak, słuchaj Kati. Opatrz, jaki tam zrobiłaś w ogóle sąd. Fajnie, no super, super sąd zrobiłaś. Niech zgadnę, z hakerem. Au!
No z hakerem, pomógł mi haker. Pomógł, tak, a, czyli współpracujesz wygląda, z hakerem. Zobaczcie tą flagę, nie, tak... Stary, wszystko już jest zielono-czarne. No, a jeszcze najlepsze jest to, że Katy pomaga. No, ale to Katy, w takim razie, ty jesteś po stronie hakera? Że pomaga ci w nie, zmienianiu ja tych budynków? Nie, po waszej stronie, ale mi się wydaje, że tylko on mnie tu rozumie i w ogóle jakkolwiek wiecie... Ja wiem o co chodzi, Katy, ale ja wiem co ci może pomóc w tej całej sytuacji. Ale w czym mi pomóc? Przecież ze mną jest wszystko okej. No tak, ale wiesz, współpracowanie z hakerem, który chce zniszczyć twoją wioskę... Ale my nie współpracujemy, on chce naprawić tą wioskę, serio, Katy, zobacz. Katy, ty ciągle mówiłaś na mnie, że ja mam z każdym złym sojusz, a teraz co ty robisz? Ale to nie jest sojusz, ja z nim się nie koleguję, po prostu... Słuchaj, dobra Katy, my nie chcemy dalej się z tobą kłócić, bo to nic nie da, wytłumaczenie tego czegokolwiek tobie, to nic nie da. A gdzie chcecie? Wywalacie za nami. Nie, idziemy. Wiedziałam, że mnie wywalicie. To nie jest wywalenie, to jest zaprowadzenie do fajnego miejsca. No, jeśli my cię wywalamy z Wojanowic, to sami się właśnie wywaliliśmy z Wojanowic. No właśnie, bo przecież idziemy z tobą, razem z tobą pójdziemy, serio, chodź, ale idziemy. Ale mnie odprowadzicie gdzieś do buszu i mnie tam zostawicie. Tutaj chodź, o, tutaj. Patrz, tu. Tutaj jest miejsce. Szpital, już tu byliśmy. Tak, ale teraz wchodzimy do nowego pokoju, który zrobiliśmy w szpitalu. Jest to tak zwany pokój odpoczynku. Nie uciekaj, a może uciekaj. Pójdziemy po hakera, bo on nie ma ucieczki. Nie, wiem, on... nie ma ucieczki. Na pewno nie po hakera. Nie możesz iść po hakera, bo to będzie taki nasz sekret. Przecież ty mówiłaś, że jesteś po naszej stronie cały czas. Jestem, ale mi się wydaje, że haker chce lepiej. Czemu chce lepiej? No, dobra. Ja się nie będę kłócił, ale my chcemy dla ciebie też bardzo dobrze. Dlatego. Zapraszamy ale cały czas cię. Mówicie do mnie tak niemiło i tak. Teraz będzie super miło, Katy. A przy hakerze będzie cały czas, bo ty jesteś po jego stronie i go mnie bijecie albo coś. A on mnie nie bije. Nieważne, Katy. I my i tak ci teraz nic nie powiemy, bo ty nie będziesz chciała nas słuchać. Ale chociaż posłuchaj, zapraszamy. Żeby wejść tam z nami. Wejdź, to jest nowe miejsce. Zapraszamy, Katy, tutaj. Patrz, wejdę ja pierwszy, zobacz. Boję, ja się spytam hakera. No, nie, pierwszy, nie idź do hakera! Nie możesz iść do hakera! Ale czemu? On powie mi, czy powinnam tam chodzić. Chodź, my ci powiemy. Przecież Palion też jest zielony. Przecież też jest... Palion, powiedz, że lubisz hakera, to Katy zostanie, co nie? Haker jest kuzecki, haker mi powiedział, tak. Ale mi nie chodzi, żebyście go wszyscy lubili. No, my go uwielbiamy, żebyście... zapraszamy Katy teraz tutaj. Na dół, naprawdę, tam jest super dużo rzeczy. Nie zastanawiaj się, boję. Zapraszamy cię bardzo serdecznie. No i super, dobra, nie ma wyjścia. Nie, ja nie umiem. No cóż, dobra, no cóż, tak, robimy Katy. Tak, robimy tak. Nie, myk. Proszę. O, no przepraszamy cię, Katy, ale to musiało się wydarzyć. Napiszę na czacie do hakera. Nie pisz na czacie, i tak jest czat włączony, dzieje, nic patrz, nie to napiszesz. Wow! Okej, to jest tylko. To wygląda gorzej. Jak pokój tortur. Nie. To nie, to nie. Katy, musisz wejść do środka i tutaj odłożyć swoje wszystkie rzeczy. Serio. Zrobicie mi krzywdę pewnie, co? My nie, chcemy tego sprawdzić leczenie, niektóre rzeczy. Leczenie, to tak. Jest leczenie. To jest sprawdzenie niektórych rzeczy. Nie tędy, Katy, tu masz drzwi. Co on ci zrobił z głową? Dobra, zobacz. Po twojej stronie tam, po prawej, tutaj okienko masz. Zostawić itemki? Tak, tak, no zostaw wszystkie itemki, które masz. Nie, to na pewno obiecujemy, że ci nie zabierzemy. Słuchaj, po prawej stronie masz jednego z mieszkańców Wojanowic, żebyś sobie pamiętała, że ktoś z Wojanowic jest tam z tobą, co nie? My też tutaj oczywiście jesteśmy, ale żeby ci było raźniej. Możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy na łóżeczko. To? No nie wiem. No naprawdę. Nie, bo wtedy się to obudzę, a jak nabijecie, to wtedy się obudzę, Katy, sobie i pójdę po hakera. Już nie ma wyjścia. Musisz to zrobić. O, dobrze. Dobrze, Katy. Zapraszamy cię na niestety pierwszy test. Nie, ja śpię. Pierwszy test, chodź. Pierwszy test, Katy. To nie będzie nic złego. Ja to naprawdę nie wiem, jak mam na to reagować, ale to musimy zrobić, Katy. Musimy to przeprowadzić. Jesteś moim chłopakiem, powinieneś. Słuchaj, przecież haker nie robi lepszych rzeczy tobie. On też cię krzywdzi. Może właśnie krzywdą naprawimy ciebie. O, coś takiego. No, czyli będzie ciebie torturować. Nie, to nie są tortury, nie przecież... Nie, ja się boję pająków, no oszalałeś. Ty idź pierwszy. Ja? No przecież, ale te pająki, one tam miały w sumie, ich nie być. To akurat pająki to możemy rozwalić, więc na luzie. Pająk jeden, no pająk drogi. No i widzisz, im przyjemnie jest, nic jest super, dzieje. Co nie? Jest super. Tam nie, czerwona wełna, tu tak, musisz. To jak, Katy? Jesteś gotowa na pierwszą próbę? Ale obiecujecie, że to pomoże.
No tak, postaramy się, ukuje, postaramy się. Lekko ukuje, ale tak. Będzie git. Poczujesz lekkie ukucie, które ma na za zadanie wyrzucić z ciebie chorobę. Wiesz, no czasami trzeba uleczyć kogoś niefajnymi metodami, więc to będzie jedna z tych metod. Uwaga! Cyk! Okej. Au! I co? I jak się czujesz? Lepiej? Nic, tylko bardziej was nie lubię. Dobra, co? Dobra, to poczekaj, poczekaj. Zaraz cię wyleczymy. Patrz na to. Pyk! I teraz będzie... O! Au! No co? Au. Masz full HP no teraz. Nic! No dostałaś full HP teraz, nie? Nie mam full HP. A ile masz? No, nie mam 4 serduszek. Nadal 4? Dobra, to czekaj, trzeba cię teraz wyleczyć fula, do... Fula, tak, no. Do maksa. Uwaga! O! Ile masz teraz? No mam full, ale jestem głodna. Czemu tak marudzisz? Ja nie mogę, bo ja nadal nie wiem, jest... co wy ze mną robicie. Dobra, ona nadal jest opętana. Dobra, to niestety małe ukłucie nie pomogło, więc teraz niestety mocne, musimy zrobić troszeczkę mocniejsze. Raz, au, dwa. Au! O, dobra. Na szczęście. Dobra, przepraszamy cię, Kati, przepraszamy cię, naprawdę, no. I co, lepiej się czujesz teraz? Nie. Nadal? Słuchaj, mocno. No, a widzicie, jak ja wyglądam? Co mam zrobić? No spokojnie, no próbujemy, my próbujemy, chcemy dobrze dla ciebie ostatecznie. Co to my poradzimy, kolejne. Że ta metoda jest trudniejsza, widzowie nam ją polecili. O, na zdrowie, o, ej, zadziałało chyba trochę lekko, może. No takie kichnięcie, no. Może takie no. Ja słyszałem nie. Kichnięcie prawdziwej dobra, Kati. Dobra, trzeba ją ogrzać tutaj. No, ogrzej się w saunie, to jest sauna. Na początku sobie tam serio? Wejdź i nie wchodź do lawy, tylko po prostu tam bądź, tam będzie cieplej. I jak ci no zacznie jest cieplej, się... trochę lepiej, macie rację. Tak, lepiej? O! Tak? Ej, może trzeba wypocić to coś, Palion. Może trzeba niech wypocić. Niech tam zostanie na cały dzień. Dobra. A wejdź do lawy. Nie. Może przyspieszy to, słuchaj, działanie tego. Wejdź, o! Tutaj. Nie, no się spalę! Oj. I co? Lepiej się czujesz, Kati? Nie, tylko się palę. No co jest grane, nic nie pomaga w ogóle z tych rzeczy. Kurde, zostało nam jeszcze coś to. Czekaj, mamy tutaj jeszcze kilka innych potek. Możliwe, że te akurat nie zadziałały, ale może trochę pomogły. Dobra, wejdź jeszcze raz tutaj, Kati. I mamy kolejne rzeczy do przetestowania. Serio, dalej, nie martw się. Mam tak stać? Okay. Tak, tak, tak. Patrz, to będzie nic takiego strasznego jak ostatnio. Pyk. Okej. To mnie powoli zabija. Ale to... Gilgocze lekko, nie? Tak, lekko czujesz może różnicę? Co to jest? A sok z gumi jagód. No zaraz umrę. No bo ostry jest. Okej. Okay. No, pół serduszka mi zostało. Pół i nic serduszka? Się nie zmieniło oprócz tego, że brzuch mnie boli. Ja nie mogę, ja nie wiem, no. Ile ma rudzenia. Nie dam rady, widzowie, to naprawdę bo nie działa. Bo mnie torturujecie, ja wszystko powiem hakerowi. To nie jest torturowanie, nie, tylko szukanie sposobu na wyleczenie ciebie. Kto powiedział, że będzie to łatwy sposób? Dobra. Ale jak mu powiesz, to jest szpagat, nie? No właśnie, nie możesz mówić. Mam pomysł, Palion, słuchaj. Osłabimy jej organizm mega mocno. Damy jej spowolnienie, słabość. Mamy tutaj jeszcze... No powolne opadanie to chyba nie jest rzeczy, nic złego. Dwie rzeczy, co tak. A potem, jak ja już będzie... tak zaraz umrę, więc bez różnicy co mi dać. Tylko musisz naraz, daj dwie od razu. To może na początku jeszcze ją wyleczę. O, żeby nie padła nam tutaj od razu, wiesz o co chodzi, nie? Aha. Masz full HP? Nie. Ja, to mało dają te leczenia. Ile masz? No brakuje mi... O, teraz mam. Masz? Dobra. To teraz patrz, słabość, dwie naraz, spowolnienie. Naraz. Dobrze, dawaj, spam. Cyk. A ty co pyk. Się tak cieszysz? Pyk. Dobrze. O. I teraz troszeczkę lepiej? Możesz słabiej się poczuć, ale... O, tak, tak, ej, tak. Ja zaraz chyba zemdleję. Masz mdłości jakieś? Niedobrze mi strasznie. Dobra, dobra, to teraz jest organizm słaby. Może ona... O, patrz! Może ona teraz wyżyga tego wirusa. Może to jest wirus, stary. Dawaj więcej, niedobrze dawaj więcej. Dobra, damy troszeczkę więcej. Tak, 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 tak. Dobra. To będzie bardziej działało, stary. Coś czujesz, że to zadziała więcej, tym razem. No. Dobra. O, nie, dobra. Nie róbcie więcej, ja już nic nie widzę. Nie widzisz? Ej, może oczy to zmienia, wiesz? Nie widzi przez to. Co teraz, co teraz? Zmienia. Coś naraz trzeba, to trzeba połączyć. Czuję strasznie, połączenie. Może skok do lawy, a Kati, może a powiedz zombie. Coś takiego katianowego, coś normalnego. O, już mi lepiej. Tak? Lepiej? No, przestałam wymiotować. O, to co? Dobra, czekaj, spróbuję ci wyleczyć. O, i słuchaj, jest ci już lepiej? To jesteś ty, Kati, czy nadal opętana? Nie, po prostu się zżygała. Ja nie mogę. Dobra, koniec, Kati. Ach, ostatnie. Ostatnia próba, słuchaj. Musisz wejść do środka tutaj, do niego. Jeść.
tyle przygotował. To nie ma sensu, czy to zjesz, czy nie. Musisz po prostu tam wejść do środka do niego. Okej. Po co? No nie, on mnie otwórz zabije. Furtkę, otwórz furtkę. Nie. Przepraszam, Kati, ale to się musi wydarzyć, przepraszam. Nie, no co? Okej. Okay. Bij się z nim, bij się ja z nim. Ja nie mogę, nie mam siły się bić. Dawaj, rozwal go, Kati, rozwal. Nie mam siły, ja go w ogóle nie uderzam. Czemu go nie uderzam? Dobra, to nie dało, niestety, nie dała rady, ale... Ej, czekaj. O kurde. Nie, ja biorę swoje itemki, niech haker mnie znajdzie, bo ja... Co jest grane? Nie. O nie, on się teraz pojawi. O nie, on teraz dowie się, co my robiliśmy. Wszystko mu powiem. My? Nic. Co tu się dzieje? My chcieliśmy... Nie, bawimy się z Kati. Chcieliśmy tylko sprawdzić, tak, jak ona wytrzymała jest, od kiedy jest hakerką. No. Co ty uważasz? Mówią prawdę? Torturują mnie! Nie, szpagat, nie, ja no to nie jest... mogę, nie wierzę. Wiedziałem, że ona się nie zmieni po tym normalnie, no, ale... Porozmawiam. Nie uciekajcie. A Kati, dam w bezpieczeństwie. Co jest? Zabudował nas! O nie. O nie, o nie. Nara! No Kati, nie idź z nim! Kati, nie. Nie możesz teraz nas zostawić, Kati. Jeszcze go wypuściła tego... Ej, stary, wiesz, że... O nie. Wiesz co jest teraz? Mamy przerąbane, prawdopodobnie on teraz będzie nas torturował. O, jest tutaj. Witam. I co? Nic takiego. Słuchaj. Co to miało być? My chcieliśmy tylko sprawdzić, czy Kati jest odporna na wszystkie złe rzeczy, żeby wiedzieć, czy jest tak silna jak ty. O, czy już jest tak silna jak ty. To prawda. Nie oszukasz mnie, wojanie. Ani ty, palionie. A co innego? Kati mi wszystko powiedziała. Weszła tutaj bez swojej zgody. Zmusiliście ją, więc w takim razie ja zmuszę was do tego samego. Co? Chodźcie tutaj. Haker, no nie ma takiej opcji, musimy to przemyśleć, haker. Nie, już. No, nie. No ja nie mogę, co on robi, nie. Nie. Palion, nie możemy po prostu tak, o. Dobra, demolejemy to? Musimy. Już. Myślisz, że on nas... Wejść. Nie, dobra, ja nie chcę stracić tego. Zobaczymy, wszystkiego. Czy będzie to takie zabawne. O ty, no... Dobra. Nie, do mnie. Dobra. Hahaha, co ty robisz? O kurcze! No nie da rady z nim po prostu, dawaj, uciekamy stąd, Palion. Gdzie? Tam nie dam rady, do góry. Dawaj, do góry, do teraz do lawy. Chodź do mnie. Nie, do lawy, nie do lawy, nie do lawy! Do mnie, stary, gdzie ty idziesz? Aaaa, wrzucił mnie do lawy! Wrzucił mnie do lawy, stary! Nie chcę wyjść. Dużo budulca potrzebuję, dużo budulca, wychodzę stąd. Haker! Gdzie uciekacie? Jestem, stary, wyszedłem. Wyszedłeś? Wracam. Tak. Jakim cudem? Dobra, czekaj. Drzwi. Nie. O kurczę, on tu jest! Tu, stary, tu, otworzyłem ci wejście. Gdzie? O, bo on mnie bije, stary, on mnie bije. Dobrze, nie, gdzie ty jesteś? Ja nie wiem, gdzie jestem. Tu, za tobą. Za mną? Nie wiem, on mnie goni! Tu, gdzie ten? Tu! On mnie goni! Tu! Dobra, idę! Przestań, Akor! Przestań, dobra, uciekamy. Dobra, dawaj, ewakuacja, normalnie. Elytra i ewakuacja, tak. Widzę, bo to jest już po prostu masakra, udało nam się cudem uciec z tego miejsca. Ale mówię wam, widzę, o patrz, on goni nas teraz normalnie w locie. W tej chwili. Musimy uciekać. Dobra, widzę. Do bazy. Dobra. Słuchajcie, widzowie, nie chcieliśmy nic zrobić złego Kati. Chcieliśmy sprawdzić, czy złe jakby metody rozwalania zadziałają na nią, na wyleczenie jej. Niestety nie zadziałały. O nie, słuchaj, on tam się kręci. Stary, spadłem na dół. Słuchaj, ja nie mogę teraz wejść do domku, bo on tutaj lata. On tutaj lata i on nas szuka. Więc widzowie, zakończmy lepiej tutaj odcinek. Zakończmy i widzowie, doszliśmy do pewnego wniosku. To nie działa, widzowie, nie wiemy jak wyleczyć Kati. Jeżeli macie jakieś inne pomysły, to napiszcie, ale mniej trochę inwazyjne niż ten dzisiejszy, bo mamy teraz przerąbane. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.